Witaj, nazywam się Marta Krychała-Zarzycka, jestem przedsiębiorcą i autorką książek i dzisiaj chciałam z Tobą porozmawiać na temat tego, co Ci najbardziej przeszkadza w realizacji Twoich celów, osiąganiu Twoich celów, Twojej drodze do sukcesu i co powinieneś ze sobą zmienić, czy też zmienić w swoim życiu. Przede wszystkim, moim zdaniem, taką największą przyczyną, najważniejszą przyczyną tego, że być może jeszcze nie realizujesz swoich celów, nie osiągasz swoich celów, nie dążysz do ich osiągnięcia, jest to, że zawsze znajdujesz jakąś wymówkę. Ja to nazywam ale. Często, kiedy rozmawiam z kimś o osiąganiu różnych celów, też o swoich planach, czy też o planach też tej osoby, to jest tak, że te osoby zawsze znajdują jakiś powód, żeby czegoś nie robić. Z jednej strony by chciały to robić, a z drugiej strony zawsze są niezwykle kreatywne w tym, żeby odnaleźć jakiś powód, żeby tego nie robić. I zawsze się to zaczyna od właśnie ale. Więc kiedy przeanalizowałam swoją drogę do osiągania celów, stwierdziłam, że ona się zaczęła od pewnej decyzji, którą podjęłam wiele lat temu. I ta decyzja brzmiała: wyrzucam ale ze swojego słownika, po prostu już na zawsze. I powiem Ci szczerze, że ta decyzja, ta prosta decyzja, po prostu nie wymyślam żadnych wymówek. To właśnie był początek tego, że zaczęłam realizować swoje cele. No i teraz mam kilka książek wydanych. W drodze jest jeszcze więcej w języku polskim, w języku angielskim. Platforma szkoleniowa z ponad 120 szkoleniami. Platforma anglojęzyczna z 10 na razie szkoleniami, z 20 stron internetowych, jeśli liczyć to tradycyjne strony, blogi i platformy. Tak więc myślę, że to jest całkiem sporo. Oprócz tego oczywiście chyba ze 160 szkoleń, które sama odbyłam w języku polskim i angielskim. Wydaje mi się, że całkiem dużo jak na swój wiek udało mi się zdziałać, a to jest tylko początek, bo ja nie zamierzam na tym poprzestawać. Tylko że właśnie tajemnica tego wszystkiego pochodzi od tego, że ja nie wymyślam żadnych wymówek, żeby czegoś nie robić. Po prostu mam pomysł, nie poddaję go w żadną wątpliwość, nie pytam siebie, czy to będzie działało, czy to nie będzie działało. Ja po prostu wiem, że będzie działało, bo ja będę nad tym pracować. Tak więc zawsze mówię moim kursantom, czy też moim znajomym, że droga do każdego celu to jest jak droga do sklepu. Składa się z pewnych kroków. Kiedy zrobisz te kroki, nie ma siły, żebyś nie doszedł do tego sklepu, celu, gdziekolwiek tylko chcesz dojść. Tak więc w rzeczywistości jest to proste i wydaje mi się, że kolejną taką rzeczą, którą ludzie blokują swój rozwój oraz osiąganie celów, to jest właśnie to, że komplikują to nadmiernie. A to jest błąd. Wyobraź sobie, że teraz, właśnie teraz decydujesz się o tym, że już nigdy więcej nie będziesz wymyślał wymówek, żeby czegoś nie zrobić. Czegoś, co wesprze Twój rozwój, czegoś, co wspomoże Ci w osiąganiu Twoich celów. Jak by wyglądało Twoje życie? Zadaj sobie to pytanie. Czyli już teraz, dziś, wyrzucasz ale ze swojego słownika, masz pomysł, to nie wymyślasz powodu, żeby tego nie robić, tylko wymyślasz sposoby, w jaki sposób to robić. Jak by to zmieniło Twoje życie, Twoje postrzeganie świata, Ciebie samego? Jak by to poprawiło Twoje samopoczucie? Zadaj sobie to pytanie i dobrze przemyśl odpowiedź na to pytanie. Zapisz to sobie, wyobraź to sobie. I niech to będzie taką metodą na wspomaganie Ciebie samego czy Ciebie samą w realizacji Twoich celów. Bo ta myśl, ta idea będzie w Tobie tkwiła. Będziesz chciał sobie przypominać, kiedy chcesz. I ona może Ci dodawać motywacji, czy też wspomagać Ciebie w samodyscyplinie do dążenia do danego celu. Tak więc, podsumowując, moim zdaniem największą przyczyną tego, że ludzie nie osiągają celów, jest to, że wymyślają powody, żeby nie zmobilizować się do tego, żeby cokolwiek zrobić w kierunku osiągnięcia tych celów. Tak więc, jeśli chcesz osiągać cele, wyrzuć ale ze swojego słownika tu, teraz i natychmiast i po prostu zacznij działać. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. W następnych odcinkach będzie jeszcze więcej informacji o tym, w jaki sposób osiągać cele, co przeszkadza, co pomaga, w jaki sposób zarządzać czasem, jak się mobilizować do działania. Tak więc, jeśli Cię interesuje taki temat, jak
i inne, ponieważ ja zajmuję się różnymi rzeczami, to zasubskrybuj, kliknij w dzwoneczek pod filmem, dzięki temu będziesz informowany o kolejnych wpisach. Jak również zapraszam Cię na moje strony internetowe do korzystania z moich darmowych kursów na platformie, do której link znajdziesz pod tym filmem. No i oczywiście dziękuję Ci za Twoją uwagę i żyj mądrze i zdrowo.